miłości, ufności, zaufania do Marii i szukajmy, aby pogłębiać tą relację, ale zaczynamy poznawać trochę siebie, poznawać, otrzymając łaskę Ducha Świętego, aby zobaczyli, co się dzieje, który jest główną przeszkodą w ich życiu duchowym. I powiedzieliśmy, że to jest przywiązanie do stworzeń, do siebie samych i jeśli chcemy zrobić krok dalej, potrzeba jest, aby się oderwać, znaczy prosić Maria, aby nam pomogła, oderwać się i żyć w tej wolności dzieci Bożych. Bo piękno, piękno być katolikiem, być ochrzczonym jest to, że Pan Bóg nas przygotuje być wolnym. Osoba, która kocha Boga, nie potrzebuje więcej przekazań w swoim życiu. Tylko jedno przekazanie. To jest kochać Boga, miłość. Kochać Boga całym swoim istotą. I z tej miłości, z tej relacji wszystko będziemy mieć. I wtedy i możemy i przyjmujemy teraz ten dar wolności. I Pan Bóg nas powoli uwalnia od tych przywiązań. A jest, każdy człowiek ma jakąś listę, przede wszystkim matki, czy pozbawienie naszych bliźnich. Jest różnica między martwiczem, troszczącym się ponad miarą, a jest taki stan, który Pan Bóg by chciał, aby mieć, a to jest stan zaufania. Jezus nie martwi się, On czuje ból. Znaczy to powoduje, jeśli dusza nie chce tej Jego miłości, On czuje ból w swoim sercu. Jest różnica. To jest działanie boskie i do tego nas pamięć, że On chce, aby my uczestniczymy w Jego bólach. Jaka jest Jego miłość do dusz, które nie chcą tej miłości. A inna, zupełnie inna rzecz, to co mi martwimy się, co będziemy jeszcze mieć jakąś pracę, znaleźć, nie wiem, tam kogoś w życiu, albo rozwiązać jakiś problem. Zawsze mam jakieś swoje problemy, szukania, pragnienia, i tak dalej. I to są tam wszystkie przywiązania. I Pan Bóg mnie powoli mnie pokazuje, i chcę, aby kroczyć, aby chodzić tą drogą uwolnienia od tych stworzeń. A to nie znaczy, że ja nie kocham bardzo. No, to jest paradoks chrześcijański. Im bardziej jestem wolny, tym bardziej mogę kochać. Bo często nasza miłość jest posesyjna. Ja chcę. Musisz mnie kochać, jak ja chcę w rodzinie. Ja mam pretensje, jak inni muszą mnie kochać. Ja chcę, muszę zachowywać do mnie. I to oczywiście, że blokuje. Nie mamy mądrości, aby rozumieć, co ta druga osoba potrzebuje. Zawsze jest ja, ego. Trzeba sobie pobrać, wchodzić z tą drogą pokory. Mała Arabka mówiła, że jest nic Bożego. To jest prawdziwa wolność. I do tego trzeba Maria nas prowadzi przez to zawierzenie, aby uczestniczyć w jej zaufaniu. Jak ona ufa Bogu. Jakie to musi być zaufanie, wiedząc, jak jest to ciężar. Ona żyje przez całe swoje życie, nosząc ten ciężar, ale ten ciężar, który ufa. Mówi się, ja Paweł mówi, że Maria to pielęgnacja w innej noc, że ona pielgrzymuje, że nie miała natychmiast w momencie, kiedy została stworzona taką wiarę, że wszystko było wszystko w porządku. Nawet ona nie rozumie wszystko to, co się dzieje wokół Jezusa. I to mamy. Ten dowód możemy znaleźć w Piśmie Świętym, w Biblii. Pamiętacie tam, gdzie Jezus został nieposłuszny. Syn nie powiedział rodzicom, że zostaje w Jerozolimie, bo musi się zająć sprawami swojego ojca. I po trzech dniach szukają. Jezus zadziwiony. Jak to? Czy nie widzieliście, że ja powinien zostać w sprawach mojego ojca? Czy nie widzieliście? Ile razy musi nam powtarzać to? 12 lat chłopak mówi do rodziców. A Maria, Józef, doskonała rodzina. Święta rodzina, ale Jezus ostry. Ile razy musi nam powiedzieć? I nie trzeba być zadziwiony, jeśli błądzimy w życiu. Informacji naszych osób, które mówią stanie na drodze naszego życia, bo jesteśmy niedoskonałe. Ale to nas może usprawiedliwiać, że nie trzeba zadwierać coraz bardziej, aby łaska Boża, aby to Słowo Boskie działało w nas. Trzecie nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. Znane i praktykowane przez bardzo małą liczbę dusz. Stanowi właśnie to nabożeństwo, które tutaj ukażę. Duszo wybrana. Nabożeństwo to polega na całkowitych
oddani przy Marii jako niewolnik miłości, a przez nią Jezusowi, na czynieniu wszystkiego z Marii, w Marii, dla Marii, przez Marię. I wytłumaczę te słowa. O tym będziemy trochę później mówić. Bardzo ten ważny numer, no jak misjonarz zostawia też na innym miejscu tą rzeczywistość, jak to wygląda w rzeczywistości. Że jest pragnienie świętego Ludwika. On przeżywa to wszystko i pisze. Przed samą śmiercią zostawia ten traktat kościołowy. Już doświadczony potwierdza swoją własną krwią. No, nawet mówi tam w jednym numerze, gdyby ta książka przyszła do jakiejś szlachetnej duszy, no, otwarte dusze, aby chodzić tą drogą, aby mogła sama doświadczyć to, co chce uczyć was. Bo to mi ona dawała sama świadectwo. I to jest nasz obowiązek, jak niewolnicy miłości, aby sami doświadczyć. Bo po co mi to wszystko świadomie doświadczyć sam? Mogę słuchać tyle, ale jeśli nie mam ten ogień i że jestem przekonany, że to zawierzenie jest klucz dla mojego życia i że potrzebuję głosić oprócz niewolnictwa, przede wszystkim muszę głosić Ewangelię, bo jest Chrystus żywy we mnie. Bez doświadczenia miłości, przebaczenia, uwolnienia, uzdrowienia, wszystkich tych tytułów, które Kościół przez wieków daje Jezusowi, za próżno wszystko jest. To jest nasza relacja z zimną z Jezusem. Jeśli Kościół mówi, On jest naszym Zbawicielem, ja może mogę sobie zapytać, ale z czego my ze mną zbawię? Czy ja mogę to powiedzieć innym osobom, z czego mną ostatni raz zbawię? Czy doświadczyłem jakieś uwolnienie? Czy mam świadomość, że uwalnia mnie, no, nie ostatni z grzechu? Niebezpieczeństw. Czy widzę, ile pułapek szatan zrobił w moim życiu? Czy mam świadomość, ile razy ja buntuję, a Bóg mi nie pozwala, aby realizować swój plan, swoje pragnienia, bo nie widzę. A może być tam jakaś pułapka z ducha i nie pozwala. A ja buntuję. Boże, dlaczego? No. Nowena, jedna pańska, druga, trzecia, piąta, szósta i nie wiem. A wystarczy jedno słowo. Ufam Tobie. Jak to są mocne słowa. Święty Faustyn. Klucz do świętości. Jedno zdanie. Najwięcej Ci powiem, kiedy rozmawiasz ze mną w głębi serca swego. Tu nikt przeszkodzić nie może działaniu mojemu. Tu odpoczywam, jako w ogrodzie zamknięty. Najwięcej Ci powiem, kiedy rozmawiasz ze mną w głębi serca swego. Czy rozmawiamy w głębi serca swego z Marią, jak niewolnicy? Czy czuję głos jej? Oto praca, która nas czeka. Aby mógł mówić innym o tym. Bo ludzie czekają na to. Ludzie czekają odkupić się na Zbawiciela świata. Szatan proponuje tyle zbawicielów na tym świecie przez rzeczy, które nam przeszkadzają. A to jest te rzeczy, które nas prowadzają do tego, co powiedzieliśmy, do naszego głównego wierzyciela, do przywiązania nas na sali i na rzeczy, na tego świata i na stworzenie. I teraz pytanie, kogo słucham ja? Z kim rozmawiam? Jeśli jestem do tej pory jak chrześcijanin przywiązany, jaki głos przemawiam? Dlatego szatan nie chce. Wszystko jest łatwiej niż medytować Słowo Boże. Łatwiej jest czytać traktat, niż siedzieć pół godziny i nie poczuć nic. Wręcz przeciwnie. Mieć taką uderzenia, taką nadędzę, być przed Jezusem otwartym, aby Biblia była otwarta. Jest łatwiej czytać komentarz Biblii. Książki teologów, filozofów,
słuchać ojca Nikole, czytać cokolwiek, ale otworzyć Biblię i trwać z tym, a trwać z tym. Dlaczego? Bo żaden nie. Jeśli zaczynacie robić tego, koniec jego działania. Bo tam jest prawdziwa duchowość. Święta Teresa zadał, nie ma progresu w życiu duchowym bez medytacji. Nie czytania, medytacji. Tylko medytując. Asceza nie może prowadzić do kontemplacji, prawdziwego daru kontemplacji, gdzie Jezus mu przemawia. Najwięcej ci powiem. I kontynuuje tak pięknie, opisuje, jak to wygląda nasza dusza. Co jest tak prostymi. Wnętrze duszy mojej jest jakoby wielkim i wspaniałym światem, w którym mieszka Bóg i ja. Poza Bogiem nikt tam wstępu nie ma. W początku tego życia z Bogiem, w początku nawrócenia, przenikała mnie bojaźń i oślepienie. Bojaźń i oślepienie. To są pierwsze doświadczenia, kiedy jest autentycznie doświadczenie Boga. Kiedy Bóg działa, musi być tak. Bojaźń, bo pierwszy raz doświadczam, coś my nie z tego świata. Oczywiście, że będzie bojaźń. No to nie jest paraliż, strach, lęk, albo nie wiem, którymi świat i rany zostawiają i szatan. To jest prawdziwa bojaźń, która mnie otwiera na nadprzyrodzone rzeczy. I potem oszlepienie. Musi być oszlepienie. Dlaczego? Jan od Krzyża Święty mówi, bo to jest znakiem, że Duch, Bóg jest Duchem. On chce nam przemawiać do naszego Ducha. I oczywiście, że to przez nasze ciało działa. I wtedy, im bardziej to światło, a on jest światłością, jak powiedział, im bardziej nam udziela swojej światłości, czyli przybliżuje się do nas, wtedy nasz duch zaczyna być w ciemnościach. No. I rada wystarczy. Jeśli masz kto zapyta, dlaczego modlę się długo, ale żyję w ciemnościach. A to jest naturalne. Normalnie. Bo Bóg, który jest światłością, kiedy zaczyna, przybliżuje się do nas, my po prostu żyjemy w ciemnościach. To jest paradoks. I wtedy no, po prostu trzeba trwać. Dziękować Bogu. Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że nie widzę nic. Dziękuję Ci, że nie smakuję nic więcej. Bo to już jest. Pan Bóg chce zrobić poważne rzeczy w mojej duszy. Jego jasność oślepiała mnie. Jasność Boża. I myślałam, że go nie ma w sercu moim. No, tyle rady. To trzeba tylko aplikować do siebie. Jeśli ja jestem przekonany, że to jest prawdziwe działanie Boże, wtedy, kiedy spotykam znajomych, którzy mówią o tym, po prostu ja powiem to. Słuchaj, zmień ducha fałszywego nabożeństwa, jak wygląda życie duchowe. Szatan. On chce zmienić to wszystko. Nie, nie, to tak nie jest. Coś zrobisz złego. Jakieś tam jest. No, zrobisz ty źle coś. Nie zrobię na nic źle. Dlatego jest ważny rozum tutaj. Rozum mówi, żyję w łasce święcającej. Szukam Boga, ile mogę. Całą swoją istotą. Nie mogę więcej. Ale Ojcze, czuję więcej. Mogę. Pokaż mi, jeśli możesz więcej. Nie możesz więcej. Ale tu musi być szczerość. Musi żyć w prawdzie. Boże, ja i tyle, ile mogę. No, pomóż mi więcej. I wtedy Pan robi to, co on opisuje tutaj. Myślałam, że go nie mam w sercu moim, a jednak były to chwile, w których Bóg pracował w duszy mojej, a miłość stawała się czystsza i silniejsza. Ciemność, jasność, światło we mnie jest ciemność i myślę, że Boga nie ma. Często to mamy, no to pytam. Mam uczucie, że Bóg nie istnieje. Gdzie jestem? Bo i denerwujemy się natychmiast. Szukamy jakiegoś powodu, dlaczego to jest.
Po prostu wierzyć, że On jest blisko. I że On jest człowiekiem. Jeśli Trójca Trzynasiemca przychodzą do mnie, jeśli w obecności Marii widzący klękają i Miliana tam mówi, kiedy przyjdzie Matka Boża, ja zapomniałem. Po moim mężu, nie chcę wracać. A co będzie w obecności Boga, który jest trzy razy święty? Tu się dzieje. No? Tylko uwierzyć. I jak jest owoc natychmiast przez takie cierpienia, nieobecności boskiej w moim życiu, w mojej duszy? Miłość. I jaka miłość? Czystsza i silniejsza. Dlatego święci, proszę, Boże, bądź mi blisko. Dlaczego my chcemy, aby się zjednoczyli z Bogiem? Bo to jednocześnie powoduje ciemność duszy, ale miłość czystsza i silniejsza jest też. I doprowadził Pan wolę moją do najściślejszego zjednoczenia z świętą wolą swoją. Znaczy miłość i wola Boża. Przez ten krzyż. Nikt nie pojmie, co przeżywam w tym wspaniałym pałacu duszy swojej, gdy przebywam ustawicznie z umiłowaniem swoim. Żadne rzeczy zewnętrzne nie przeszkadzają mi w obcowaniu z Bogiem. I to jest zawierzenie. No, święci nas wprowadzają do takich stanów. Ale to, co powiedziałem, jak Ofot mówi, numer 119. Ponieważ istota tego nabożeństwa tkwi we wnętrzu człowieka, które ma zostać przez nie ukształtowane. Nie znajdzie on jednakowego u wszystkich zrozumienia. My czytamy i każdy skończy, interpretuje po swoim. I tutaj, dlatego tutaj potrzebujemy to, co na początku wczoraj powiedziałem, aby poprosić świętego Ludwika, bądź moim przyjacielem. Bo to ty pisałeś, nie ja. Pomóż mi zrozumieć. Jeśli czytam z Ewangelii świętego Marka, wtedy muszę poprosić Marka. No. Słuchaj, to ty modliłeś się, ty spotykałeś się tam z Łukaszem, z Piotrem. Oni ci powiedzieli, no jak wyglądało to życie Jezusa. Pomóż mi rozumieć duch Twojej Ewangelii. Potem do Ducha Świętego. Pomóż mi Duchu Święty rozumieć to, co ten Twój apostoł ewangelista pisał o Tobie. A często mi tak jest też, no, nie ma te głębie. No. Ani pragnienia, ani czasu nie ma. No. Prawda. Dlatego zawierzenie mi pomaga. Maria mi pomaga. Zobaczymy, jak to wszystko, co robimy, Ofort mówi, zrób to przez Marię. W Marii. I o tym jutro będziemy rozmawiać, jak to on praktykuje. Znaczy, cokolwiek będziemy robić, od medytacji, od przeżywania mszy świętej, od komunii, od pracy, od gotowania, od przebaczenia, od pójść do spowiedzi, kiedy jestem zdenerwowany, co robić, wszystko, mówi, kieruje Ofort przez Marię. Nie znajdzie on jednakowego wszystkich zrozumienia. Jedni zatrzymają się na tym, co w nich jest zewnętrzne. Praktyki zewnętrzne. Pierwsza, druga grupa. No. Będziemy kontynuować. No. Nieraz słuchałem po latach i sam się czuję w swoim życiu, no, że jest trudno zacząć praktykować, korzystać z tych praktyk. Bo jest łatwiej zrobić pielgrzymkę, pościć tam. Już masz miło własnie, wtedy nie jest łatwo pościć albo modlić się 10 różańców dziennie. No. A to są wszystko praktyki zewnętrzne. No. Zrobić zawierzenie przez 33 dni, modlić się, skierować myśli, powiedzieć Mario, kocham Cię, pomóż mi to. Monfort mówi, to są sprawy zewnętrzne. Jedni zatrzymają się na tym, co w nim jest zewnętrzne i nie pójdą dalej. Tych będzie najwięcej. Potem inni zaś nieliczni
wnikną do jego wnętrza, ale wstąpią tylko na pierwszy stopień. I kiedy będziemy mówić, może być już praktykujecie to, no? Nie wiem. Ile was jest rozumiało, czytając no, traktat, co jest istotą tego nabożeństwa, to co do tej pory powiedziałem, no. Czy Duch Święty przemawia już do waszego serca? No. Są osoby, gdzie w życiu nigdy nie przeczytały traktatu. I pierwszy raz, kiedy słuchają, jeśli ktoś tłumaczy, albo sami zaczynają czytać, mówią tak, to ja lata. Łaska to jest Boże. A czy my rozumieliśmy? Czy, nie wiem. Jeśli macie pytania, możecie mnie zapytać. No, czy ja rozumiem, że to jest istotą? To robić wszystko z Marią no, na ten sposób. Można zacząć natychmiast. Jak to wygląda, jak mu Mofort mówił. Inni zacznie liczni wnikną i Mofort się zapyta, któż wstąpi na stopień drugi? Kto dojdzie do trzeciego? Któż wreszcie wytrwa na nim? I teraz on odpowie tak, ten, komu Duch Jezusa Chrystusa odsłoni te tajemnice. Duch Święty sam poprowadzi wierną duszę. Duch Święty, powiedziałem dziś rano, o co Matka Boża prosiła. No to jest numer dwa, numer trzy. I mówi tak, że mówi. Maria prowadziła życie ukryte. Dlatego przez Ducha Świętego i Kościół jest zwana Matką ukrytą i tajemniczą. Pokora jej była tak głęboka, że nie miało dla niej większego powagi, nic jak tylko prowadzić życie ukryte przed samym sobą i przed wszelkim stworzeniem, aby być znaną tylko Bogu. I Bóg wysłuchał zanoszonych do Niego próśb o życie ukryte, ubogie i pełne upokorzenia. Nieraz mówię na rekolekcjach, no, jak mu Fortianin, to mnie tak prowadziło niespokój we mnie. Jak jest możliwe, no jak Montfort medytuje serce Matki Bożej i mówi, że ona prosiła Boga, aby mieć życie ukryte przed wszelkim stworzeniem i przed samym sobą. I prosiłem Boga, no co znaczy, jak jest możliwe być ukryty przed sobą? No? Co znaczy żyć takie życie, być prowadzony takim duchem? I nie wiem, modliłem się, szukałem, próbowałem znaleźć w Ewangeliach, w Biblii odpowiedź, czy istnieje to. I na końcu znalazłem, no, że jest kwestia miłości. No. Kiedy tam w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 25, jest sąd. No. Na sądzie Jezus odziela, no. Osoby zbawione, no, pójdą po jego prawej stronie, są te, które pójdą po lewej, no. I ci, którzy są po prawej stronie, ciekawe, postawiają pytanie Jezusowi. Kiedy to, Panie? Widziałeś mnie Cię, no, że jesteś głodny. Kiedy to daliśmy Ci coś do bycia? Kiedy to byliśmy tam wierzeni i tak dalej, pamiętacie, no. I to kiedy? Kiedy? To jest miłość. Miłość nie ma świadomości. Doskonała miłość nie pamięta. Ona po prostu jest. Natura prawdziwej miłości jest, że ona robi. Niedoskonała miłość szuka. Jakiś zysk z tego. I Maria o to prosi. Chce być ukryta. Nie chce być świadoma tych uczynków, które ja robię. Bo jeśli nie mamy tego, kiedy jesteś, no kiedy jest demencja, ta świetna demencja, no, nie chcę myśleć o tym, czy wam zrobiłem dobrze, czy nie. No to mnie tylko prowadzi do pychy, no. Jak jestem dobry, jak jestem piękny, jak dobrze mówię, jak dobrze uzdrawiam, jak dobrze odprawiam, jak dobrze gotuję, no. I cały dzień krążę wokół swojego ja. No. To jest niedoskonałość. I teraz no,
robiąc rachunek sumienia, stając przed Bogiem, nie daj Boże umrzeć w takim stanie, no. Wtedy Jezus może powiedzieć, nie poznać. Ale jak Jezu? W imię Twoje wypędzają złe duchy. W imię Twoje głoszymy Ewangelię. No. Nie poznać. Uff, tam to znaczony Pan jest ze sobą. Nikola demencję, proszę demencję. Święta demencja. No. No, tak jest. Ale widzicie, to jest intencja Matki Bożej. Ile razy mi poproszyliśmy na ten sposób Boga. Boże, demencję chcę w uczynkach i to, co robię. Nie chcę pamiętać. To jest pierwsze. Być ukryta Maria przed sami sobie przez to, że i Bóg by słuchał zanoszonych do Niego duszy. Ile Maria razy to poprosiła Boga. Wysłuchał zanoszonych do Niego proszę. Chyba nie ustawiając ze serca Matki Bożej, ona skierowała tylko to. Chcę Boże demencję i czystą miłość. Pożycie ukryte. To jest pierwsza. Pierwsza łaska, o której Matka prosiła. Druga. Życie Bogiem. Życie Bogiem. To nie jest, nie mieć, no, nie wiem, pieniądze. Bóg nie jest przeciwko temu. No. To są niebezpieczeństwa, inny rodzaj niebezpieczeństwa, inny temat. Ale życie Bogiem to jest pierwsze błogosławieństwo. Pamiętajcie, Mateusz też, rozdział 5. Błogosławieni ubogi w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Boże Niebieskie. Aby mieć ubóstwo duchowe, dopiero wtedy możemy do drugiego błogosławieństwa. I to jest karta nasz dom osobisty, no, życia świętego. A to ubóstwo znaczy właśnie to, co powiedzieliśmy, być wolny, nieprzywiązany. Nieprzywiązany. Oto Matka Boża proszę. I trzecie, nie prosić. Oto bez rady doświadczonych osób, kierownika, albo nie wiem, ci, którzy są, jeśli a Bóg nie przemawia bezpośrednio, ale zawsze lepiej konsultować się, no, z osobami, które mają trochę doświadczenia w tym, o życie pełne upokorzenia. To chyba do nich nie proszę. No. To tylko bohatery życia duchowego, no, mają taką wolność Bożą. Oto jestem. Zrób, co chcesz. Ale nie do końca, bo jeżeli się modlimy litanią pokory, no to... Co? No to prosimy o życie pełne pokory, tak? Dobrze. A kto ci dał, aby odmawiać te litanie? Nieładnie bardzo pokazywam. Trzeba zapytać, no zawsze. Pierwsze Boga, pierwsze Marię, nie trzeba czytać. Trzeba myśleć o tym, co czytam. No, jeśli widzę, że coś jest niebezpiecznego tam, zapytać, nie wiem, pójść na spowiedź i zapytać kierownika, czy ja mogę pytać? Tam w litanii jest to napisane. Czy mi pozwalasz to? I wtedy może być powie, no, nie wolno ci, albo możesz, no. Ale to jest ta wolność, no. I to Matka Boża pisze, no. Różne rodzaje upokorzeń są. Zewnętrzne upokorzenia, czy wewnętrzne. Lepsze zacząć z tymi upokorzeniami wewnętrznymi, no. Bo ich nikt nie widzi, no. To może nas nieprzyjaciel pokazać, ale Bóg posłał, no. Albo sytuacje życiowe, no. Nie jestem, no, jeszcze nie wiem, jak milczyć, na przykład. I tyle razy, no, powiem to, co jest potrzebne, no. Matka Boża przez zawierzenie uczy mnie, jak milczyć w niektórych sytuacjach, kiedy mówić, kiedy nie mówić, kiedy robić to, kiedy nie robić to. Znaczy, wyrzekać ze swojego, no. Swoich przywiązań, na przykład, to jest jeden temat milczenia, no. Potem jest dużo innych tematów, no. Każda dusza, no, Bóg prowadzi każdą duszę, a o tym pracować nad tym wszystkim, to, co się dzieje w moim wnętrzu, no. I potem są upokorzenia zewnętrzne, no. Święci, no, publicznie pogotowali, no. Robili jakieś upokorzenia, ale tutaj trzeba, no, roztropności trochę, mądrości, no. Nie wiem. Chcę pójść tam do parafii i
na podłodze tam przed proboszczem, aby miał wygodność zgłoszczała i powiedziała, że jest to skuchu, psychiatry. No. No, ale no może, ale tu Duch Święty prowadzi. No. Dlaczego jest możliwe to? Dlaczego Jezus do Jezusa mówi Belzebuba ma? Jak jest to? To jest publiczne upokorzenie. No. Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś chory psychiczny. Pierwsza rodzina Jezusa mówi, on jest chwilowy. Że jest opętany. Dlaczego? Jak mama Maria poczuła sobie? I nawet mamy upokorzenia publiczne. Z krzyża i wesele, toczy się wesele, kani galilejskie. Oto pierwsze upokorzenie publiczne. Maria przychodzi do Jezusa, a on niewiasto, co ja mam z tym? Jak to może? Jak to brzmi bolesne? No, chyba natychmiast on mówi, gdzie jest tu grzeczność? Ale teraz, jak tak przed wszystkimi, tak niewiasto, nie mam, matko, no, niewiasto, co ja mam z tym? Kiedy Jezus to prowadzi, siostra święta Bernadette, o co Matka Boża, nie chcę nam tutaj straszyć, o co Matka Boża poprosiła? No? Aby tam twarzą, ustami szukać źródło wody. No. A nie była sama. Wtedy cały ten lud był wokół. No. Wszyscy przyszli, aby zobaczyć, czy ona jest wariatką, czy prawdziwą, czy to jest prawdziwa. To jest związane, to upokorzenie z pokutą. No. Ale to już no, poziomy życia duchowego no, wysokie. I oczywiście, że niekoniecznie, że wszyscy muszą tą drogą. No. Ale są święci. No. No, dużo świętych jest, którzy publicznie byli upokarzani no, i wykluczony z swoich zgromadzeń, nie wiem, z rodziny, albo nie wiem co, no, święta Rita. Skończyła w szpitalu psychiatrycznym, no, nie wiem co. Jest życie nadprzyrodzone, które nie logika nam mówi, ono, jak to jest to Bóg, że nas prowadzi. Ale tu musi być wolność i miłość. Musi być, Boże, no, nie interesuje. No. To jest, ale to jest taka śmierć w życiu człowieka, że po prostu on jest gotowy wszystko robić. Znaczy, więcej nie interesuje go ludzkie myślenie. No, jeden z głównych tematów życia duchowego jest, co człowiek myśli, no, co mój bliźni, jak patrzą na mnie, no, co będą mówić, to nas ten lęk. No, to są te różne no, maski, które człowiek ma, ja muszę mieć taki. No. A u nas warto, no, Maria jest przezależenie, warto. Daj mi wolność. No. Bić wolność, zostać wszystko. Żyć tylko dla Jezusa. I interesować się tylko, co myśli. No jak jest to różnica? To jest ta przywiązania na siebie i na świat, na stworzenie. No. A mówimy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. No. Że jesteśmy wierzącymi. No. Że kochamy Boga. A gdyby nas on zapytał, czy jesteś gotowy teraz pójść do Irlandii? Bo ja chcę pamiętać. Bo zostaw wszystko. Pracę, wszystko to masz. Jezu, a chyba o to nie proszę. A do Józefa przemówił, bo w śnie. Też ma nie dziecko i wybitko. To Maria nie pyta nic. Okej, widzicie, jaka wolność. To jest wolność. To jest zaufanie do Boga. Być tak wolnym. Chyba to dążymy wszyscy. No pewnie wszyscy, a to nie wiecie. Albo jeśli nie tutaj już na tym świecie, nie służy, no, Matka Boża nas służy, no, aby chodzić tą drogą, aby robić pierwsze przyczyny, na przykład oprócz wymienionych praktyk zewnętrznych, a nie należy lekceważyć ich, ani opuszczać z niebalstwa, o ile obowiązki stanu i warunki na nie pozwalają. Znaczy ćwiczenia zewnętrzne, jak mówił Monfort, nie pozwalają. No.
czyli matka, ojciec w rodzinie nie jest mnichem. Nie może modlić się tam 24 na dobę, no być w klipie tam. No. Mają swój stan, no. Mogę ile mogą. I to jest różnica między tymi praktykami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Praktyki wewnętrzne możecie robić 24 na dobę. Są jeszcze przyczyny wewnętrzne, mogące się bardzo przyczynić do uświęcenia powołanych do wielkiej doskonałości przez Ducha Świętego. Przyczyny te można streścić w czterech słowach. Spełnić wszystkie swoje uczynki przez Marię, z Marią, w Marii i dla Marii, aby je spełniać doskonale przez Jezusa, z Jezusa, w Jezusie i dla Jezusa Chrystusa. Jak to mógł odpaczyć? Robić wszystko przez Marię. Ono myśli to tak. Należy spełniać swe uczynki przez Marię. To znaczy, trzeba we wszystkim i we wszelkich okolicznościach życia być posłusznym Najświętszej Dziewicy i pozwolić kierować się w jej duchowi, który jest Duch Święty. Należy spełniać swoje uczynki przez Marię, to znaczy w wszelkich okolicznościach życia szukać posłuszeństwa. No. Często mówimy, że trzeba być posłuszny Bogu. Tutaj mowa trochę no, zmienia kierunek i aby to skierować do Marii. Teraz, co znaczy swe swoje uczynki, każdej okoliczności, okolicznościach mojego życia, no, na przykład w jednym dniu. Ile jest tych uczynków? Od rana do wieczora. W nocy, kiedy się budzi, no budzi, raz, trzy, pięć, tyle jest uczynków. Tyle jest możliwości. I Mofot mówi, wszystko przez Marię. I jak to teraz robić? Teraz opisuję to, nie będziemy wszystko czytać, to możecie sami. I mówi tak, bardzo pięknie opisuje, jak jest dusza Matki Bożej, jakie są cnoty, no. Że zawsze jedna cnota jest drugą cnotą. I mówi tak. Niech dusza o niej będzie w każdym z nas, aby wielbić Pana. Duch Marii niech będzie w każdym z nas i radować się Bogu. Jakże szczęśliwa jest dusza, która na wzór zmarłego w opinii świętości jakiegoś brata Rodrigueza zupełnie opanowana jest i owładnięta Duchem Marii. Święty Ludwik często korzysta z tej terminologii, no, duchów, duch Marii, duch święty, no, jak jest duch, zły duch, no, grzech, każdy grzech ma swojego ducha, demona, no, duch demon chce, szuka, by zamieszkać w naszym ciele, no, jak to jest możliwe? Jest możliwe przez grzech, przez ciężkie grzechy, przeciwko pierwszego przykazania, no, kiedy dusza żyje, no, nie żyje własnym szczęśliwym, zaczyna kombinować tam, no, szukać bogowie. No. W Starym Testamencie dużo jest tych przykładów, gdzie Izrael nie jest posłuszny Bogu, Jahwe. No. I potem Jezus cały czas opisuje, spotyka takie osoby, gdzie mają różne problemy. No. Tutaj Mofot mówi, że mają Duch Marii, który jest Duch Święty, ta, która jest całkowicie zanurzona, Duch Trójcy Przenajświętszej, jest błogosławiona, jest szczęśliwa, zupełnie opanowana i owładnięta Duchem Marii. Tym Duchem, i teraz opisuję, jaki jest to Duch, mówię tak, Duchem, co jest łagodny, a silny. Teraz czytając to zdanie, możemy zrobić rachunek sumienia stanu. Znaczy Duch Marii w każdym jej zachowaniu, znaczy spojrzeniach, rozmowach naszych, zachowanie. My nie trzeba, nie biczujemy inne osoby tylko słowami. Słowo ma moc, no. Słowo ma moc, słowo jest, może przynieść błogosławieństwo, a może przynieść i przekleństwo. No. Słowo jest niewidzialne, nie jest materią. Słowo jest duchem. Nie widzimy słowa, no. Jest zapisane jakieś tutaj litery, no. Ale słowo, no, to jest duchem. Dlatego słowo Boże ma moc. Może uwolnić, bo jest słowo przedwiecznego, wcielonego Boga. Dlatego szatan nie chce medytacji, jak Pismo Święte. Bo to słowo Pana Jezusa uzdrawia, uwalnia,
prowadzi drogą świętości do Boga, do nieba nie prowadzi. Słowo szatańskie, ludzkie niszczy wszystko. Szatan swoimi słowami niszczy wszystko. Apokalipsa świętego Jana. I nie wiem, słuchajcie, ksiądz Stefan Kowy, ten kapłan włoski, któremu Matka Boża mówiła do jego serca, miał mikucję wewnętrzną. No, jest tak ten ruch mariański, ta niebieska książka, no, gdzie Matka Boża mówiła do niego, jeszcze teraz sobie nie pamięci, ale ją zapisał to i tutaj jest też w Polsce ruch ten i tak dalej. I on tak opisuje to z Księgi Apokalipsy, co znaczy mieć trzy szóstkę na czole, na ręce. On mówi właśnie to, co mówi święty Paweł. Paweł mówi, musicie się uwalniać od ducha tego świata. Wyzwolić się od ducha tego świata. No, pierwsze 12 dni właśnie mówię o tym. Wyzwolić się z ducha tego świata. A to trwa. To jest symboliczne 12 dni. To trwa przez całe życie. No. A on mówi, ten ksiądz Bobi, mówi, że szatan co próbuje. To, co Paweł mówi, że naszym celem życia jest chrześcijańskiego mieć misz Jezusa Chrystusa. Jego misz, Jego słowo, Jego duch. Że musimy się nawracać, oczyścić z mentalności tego świata. Bo mentalność tego świata nam przeszkadza. Zobaczyć prawdziwego Ducha Bożego. I wtedy on mówi, jeśli ja jestem otwarty na działanie swego Ducha, co zły duch pierwszy robi? On wie, że Bóg mi udzielił dar. Benedykt XVI mówi, to co jest boskie w człowieku jest rozum. I pierwsze, co szatan chce, jest zmienić nasze myślenie. Misz nie istnieje, ona przychodzi. Jestem głodny, no, bo ciało daje jakieś tam input, jakieś no, daje na wskazówkę i okej. Ale przychodzi, aborcja jest okej. Albo seks przed małżeństwem jest okej. No. To jest misz. Albo mi mówi telewizja, albo mi mówi, nie wiem, mój ojciec, ale skąd to? Pierwszy raz musi przyjść. Skąd? Trzeba się zapytać, skąd? Dziś cały świat jest opanowany tym duchem. To jest okej. Eutanazja jest okej. Ale istnieje pierwszy człowiek, który miał natchnienia. Także różne są i nauka, filozofia, to wszystko. Ale skąd? Religia jest opium. Skąd komunizm? Skąd faszyzm? Skąd ta idea? Czy to jest Bóg? Idea Jezusa Chrystusa, eutanazja jest okej. Okay. Ja jestem otwarty. No. Eutanazja i ta misz krąży w mojej głowie. Ona wygodni misz Jezusa Chrystusa. Nie, życie jest ważne. Nie, eutanazja jest ważna. I potem walkę, bo dzień, dwa, miesiąc, godzina, rok, lata. I kiedy jestem, nie mam modlitwy, żyję w grzechach ciężkich. Jest kwestia czasu, kiedy on zmieni moje myślenie. 3-6, bo znakiem 3-6-6-6 jest znakiem bestii. Znaczy tego, który robi wszystko odwrotnie od tego, co jest Boże. To, co Jezus głosił, on robi wszystko odwrotnie. Życie, to jest drugie imię dla Boga, śmierć dla szatana. Będzie eutanazja, będzie aborcja, będzie teraz są napinienia jakieś, no, że rodzice mają prawo, no, i kilka tygodni po urodzeniu dziecka zabić dziecko. Wracamy do pogaństwa. I wtedy, jeśli on stawia już tutaj 3-6, jest kwestia czasu, a rozum jest symbol myślenia. Szatan nie lubi tych, którzy myślą. Jest kwestia czasu, kiedy będzie stawić 3-6 na ręce, a ręka jest symbolem działania. Znaczy misz i działanie. I wtedy jestem. Kiedy przyjdzie apokalipsa? Już jest Święty Duch. A Duch Marii jest łagodny i silny na łagodność.
Matka Boża, mama, odpuść mi wszystkim, co robię. Ale to nie jest naiwna łagodność. Emocjonalna łagodność. To jest silna łagodność. Łagodna, a silna. I o to trzeba prosić. A ja chcę tego. Chcę Twojego ducha. Twojego ducha. Dlatego będę wszystko robić przez Ciebie. Przez ten duch łagodny, a silny. Rozmawiając z moim współbratem, mam poważne rzeczy. Wyrzekam za siebie. Marianie, ten Twój duch prowadzi. Ten duch doświadczył tej łagodności, ale jednocześnie ten duch był silny. Potem gorliwi, a rozpadli. Gorliwość może być zła. Musi być roztropność. Gorliwość serce, roztropność na tutaj. Potem pokorny, a mężny. Pokora nie jest męczeństwa. A nie będę mówić nic mam. No, pokora jest mówić prawdę. Pokora jest prawda o Bogu, o sobie. Widzieć sobie w prawdzie i innego człowieka. Ale mężny. Czysty, a płodny. Czystość, które dają owocu. To jest duch Marii. I teraz opisuję, jak to praktykować w codzienności. Mówię, to tak rozdziela na trzy części, na trzy stopnie. Aby duch Marii kierował duszą, powinna ona. Jeśli chcemy, aby nas duch Matki Bożej prowadził, kierował, powinniśmy robić następnie. Zanim cokolwiek postanowi, wyrzec się własnego ducha, swojego światła, własnej woli i tak dalej. Przed odmówieniem modlitwy, przed rozmyślaniem, przed duszą przyjętą, przed komunią przyjętą, gdyż słabość naszego rozumu, złośliwość naszej woli, naszego postępowania, gdybyśmy się nimi kierowali, stawiłyby zapory duchowej Marii, choćbyśmy je nawet uważali za dobre. Tutaj tyle rad duchowych. Znaczy, Mofur mówi, pierwsze co będziecie robić, na przykład, nie wiem, ile odmówić grożąc, wyrzekać swojego ducha, swojego światła, swoim sposobem modlitwy. Uwaga, tu nie jest potrzebne robić. Powtarzam jeszcze raz. Mofur mówi, ci, którzy są powołani żyć tą duchowością, róbcie tak i zobaczycie. To jest rezerwowane dla was. Ci, których Duch Święty powołuje do takiej doskonałości, mieć życie na nie w sobie. Ja mogę i bez tego. Mogę bez proszenia modlić. Bóg mi daje Ducha Świętego. Mam Ducha Świętego. Żyję w łasce święcującej. Ale on powtarza, zrób ten krok ty. I to będzie, no, wyrzekam się swojego ducha. Bo nieraz szybko by chciał odmawiać, robić, rozmawiać, gotować. Jeszcze automatycznie wszystko robimy, no. Już wiemy, tak jesteśmy doskonali w wszystkim tym, że wszystko mi wiemy najlepiej, no. A Mofur proponuje, zawsze pamiętajcie, to jest dynamizm życia duchowego i życia z Marią. Teraz wyrzekaj się. Ale dlaczego? Zrób to. Okej, Matko, nie chcę teraz modlić się na swój sposób. Wyrzekaj się. I teraz tutaj mowę dopisuję, daję dodatkowe rady. Świadomi, że nasz rozum jest słaby. Może być obdarzony takim intelektem, ale to nic nie znaczy, no, jeśli nie ma tej pokory. No. Bo to jest sens pokory. Bo to jest jeden sens i upokorzenia. Chcę się upokorzyć dobrowolnie i robić to. Wyrzekam się. Maria, naucz mnie ty modlić się teraz na różańcu. Medytować, kontemplować twoim sercem tajemnice życia Twojego Syna. Bo Ty tam byłeś.
Ja mogę oczywiście swoim intelektem, swoim sercem pogłębiać. Bóg już dał Ducha Świętego, nie potrzebuje nic. Ale on proponuje, rób, o pomimo wszystkiego tego, zrób to przez mnie. To jest pierwszy krok. Wyjrzeć się i tak dalej. Potem poddać się Duchowi Marii, by On nas prowadził i nami kierował według jej woli. I to może być na przykład, ja teraz chcę medytować i odmówić różaniec. I oczywiście, że mój Duch mnie będzie prowadzić. No, może być, to jest trudne tak mówić o tym. No. Chyba najlepiej zawsze mieć przed sobie polecenie świętego Ludwika, który mówi: duszo, jeśli będziesz wierna, sama zobaczysz. Wszystko, co ja mówię, jest kropla w tym, co Matka Boża przygotowała ci oddać. Poddać się Duchowi. Trzeba więc pozostawać w jej dziewiczych rękach, jak narzędzie w rękach rzemieślnika, jak lutnia w rękach artysty, niczym kamień wrzucony do morza. Tak dusza musi zanurzyć się w Marii i w niej zniknąć. To jest ta praktyka, to została przyczyna. Przygotowuję coś w rdzeniu, sprzątam. Mariu, wyrzekam się teraz. Do tej pory robimy tak. Ruszyłam Mariu, Boga Ducha Świętego, albo Ciebie, Mariu, też. Teraz prowadź mnie Ty. Zanurzyć się w nim, proszę Cię. I potem zobaczymy, jak każde to przyczynę jest raz inne. Mówię, to rozdziela, mieć więcej, może być światła, robienie tego. I poddać się, Mariu, niech mnie tu Twój Duch teraz prowadzi przez to, co będę robić. I jak to się dzieje? Dzieje się to w prosty sposób. W mgnieniu oka. Jedno wejrzenie Ducha przez krótki akt woli, niż jedno, albo przez słowa: wrzekam przez siebie i oddaję się Tobie, Matko moja najdroższa. A choć przy tym akcie nie odczuwasz żadnego wyczuwanego ukojenia, to jednak jest on bardzo rzeczywisty. Również gdybyś z taką samą szczerością, od czego ich Bóg nas robi, powiedział: oddając się szatanowi, należał mi rzeczywiście do szatana, choćby słowa te wyrzekł bez najmniejszego uczuciowego poruszenia. Wiara jest aktem rozumu i woli. Ufam Tobie, Jezu, to jest wiara. Dlatego akt jest ważny. Wyrzekam się siebie. Niech ten Twój Duch Marii prowadzi teraz. I nie czuję nic. No często dużo ludzi, dziś jest tak zamęt w Kościele, że dużo ludzi, rozmawiając z nimi, doświadczają tego, bo nie czuję, nic nie mogę przez tego. Dlaczego nie idziesz do Kościoła na swoim? Bo nie czuję, kiedy mi przyjdzie. Od czasu do czasu, kiedy mi przyjdzie, ja wtedy. Jaka jest to pułapka złego ducha? Fałszywe nabożeństwo, co jest wiarą. Znaczy nabożone uczuciowym, emocjonalnym. Musi poczuć, bo wtedy będzie robić. I wtedy szatan daje nam, pozwala nam od czasu do czasu, aby nas trzymać w tym stanie latami. I trzecie, Mumford mówi, od czasu do czasu, zarówno w trakcie, jak i po dokończeniu czynności, ponawiać ten sam akt, oddany się i zjednoczenie. Może być trudno. Czyli się tak cały czas. Teraz Mumford. Ile razy ja w trakcie tych pół godziny omawiania różańca muszę powiedzieć, czy mogę się skoncentrować na to, co mówię? Robię. I tu jest paradoks. Tutaj Bóg otwiera. Tutaj Bóg otwiera, że można robić jednocześnie, prowadzić życie ukryte, duchowe i robić na zewnątrz to, co mamy obowiązek zrobić. To czytaliśmy, co
co mówił przez Nowokstynę, żadne rzeczy zewnętrzne nie przeszkadzały mi w obcowaniu z Bogiem. Teraz ja mówię do was, a jej on. I wiem, ile razy, no, Pan mówi, Maria, poproszę, wyrzekaj syna swojego. Bądź Maria, obserwuj, jakby to ona robiła, no. No, zanim zaczynamy mówić, w trakcie i po zakończeniu. I mówi teraz reguła, no, odnośnie tej duchowości. Mówię o fundamencie. A im częściej będziemy go powtarzać, ten akt. Wyrzekam się, poddaję się, to będzie twój duch prowadzi, tym prędzej uświęcimy naszą duszę. Znaczy Montfort uczy na ten sposób. Dlatego niektórzy chcieli prowadzić sprawę, aby był doktorem kościoła, że zawieszenie jest nowością. No, tam karmelitanie chciało zrobić latach temu, no, bardzo znany tam profesor w Rzymie, no, prowadził sprawę jednocześnie, mała Teresa dzieciątka Jezusa, bo widział tą małą drogę, jej drogę, no, że jest bardzo podobna to, co Montfort mówi. I tam zajmował się tą sprawą, aby jednocześnie tego samego dnia i Montfort i mała Teresa były, zostały doktorami kościoła. I ona została, a Montfort, bo mówi tam, że muzułmanie muszą nawracać i no, zatrzymały tę sprawę, no i tak na ministerię, ale okej. Okay. Im częściej będziemy go powtarzać, tym prędzej uświęcimy naszą duszę. Tym szybciej osiągniemy jedno z Jezusem. I na początku jest trudne. Możecie zacząć już dziś, jeśli nie robiliście do tej pory na ten sposób. Jutro, pojutrze i na końcu dnia robicie rachunek sumienia. I zobaczcie, ile razy wam się udało. Ale polecam, aby się modlić do Marii, aby prosić Marię, aby wam ona pomagać. Już jesteście zawieszone. Tylko poprosić dalej. Chcę dalej Marię. Chcę więcej. Nie być na tym pierwszym poziomie. Chcę to, co Montfort mówi. Montfort mówi, no, rozkazuje ci coś z nieba. No. Pomóż mi to realizować w życiu. I sam zobaczcie. Co sobie będzie działo, jeśli będziecie trwać w tym zamieszczać wam. I to sami będziecie noza, jeśli będziecie wracać, sami będziecie dawać świadectwa, co Maria robi, jeśli korzystam z tych rad.